Sebastian, okazałe zwycięstwo Krakowi w dzisiejszych derbach i też na pewno ogromna radość w szatni. Było słychać na boisku, było słychać w szatni, jak się cieszyliście. Kraków jest nasz. Kraków jest nasz, oczywiście. Derby rządzą się własnymi prawami. To jest, nawet jeżeli można sobotni mecz z Legią porównać do tego, no to tak naprawdę derby są najważniejsze. To jest mecz o to, kto rządzi w tym Krakowie, kto jakby przewyższa w danym sezonie, w danej rundzie. To jest dla nas najważniejszy mecz. Wyszliśmy na pełnym zaangażowaniu, graliśmy taką piłkę, jak najlepszą potrafimy. Zaangażowanie było na najwyższym poziomie, wyższym niż na Legii. Także myślę, że chłopaki i wszyscy żeśmy się spisali, jak najlepiej tylko potrafiliśmy. No wygrana 6-2 też swoje pokazuje, prawda? Jest to, jest czego się cieszyć, jest czego co świętować. Także cieszymy się z tego zwycięstwa i myślimy, że czekamy na drugie derby tak naprawdę. Powiedz mi, bo początek meczu nie wyglądał tak kolorowo. Prowadziliście oczywiście, prowadziliście grę, ale pierwszą bramkę zdobyła Wisła. Jak widać, ta bramka podziałała na was motywująco, bo potem się rozstrzelaliście i było widać, że cały czas szukacie tej bramki. Po każdej bramce nie osiadaliście na laurach, tylko było widać, że chcecie jeszcze podwyższyć wynik meczu. Tak, no pierwszą bramkę straciliśmy, wkradło się tak minimalnie, taki brak jakby koncentracji, no ale było powiedziane przed meczem, nawet jak stracimy jedną, dwie, trzy, będziemy przegrywać 3-0, nawet do przerwy, czy nawet pod koniec meczu, to nie mamy spuszczać głów, tylko dążyć do tego, żeby zdobyć kolejną bramkę kontaktową i nawet wygrać to. I to robiliśmy, potem w miarę szybko odpowiedzieliśmy na 1-1, szybko padła bramka na 2-1 i jakby się otworzyliśmy i uwierzyliśmy w to, że możemy nawet strzelić jeszcze 3-4-5, tak jak to pokazaliśmy wcześniej. Dążyliśmy bramka za bramką, każda bramka nas jakby napędzała, to co, że nie wiem, była 80. minuta i my dalej strzeliliśmy bramkę i dalej się napędzamy i napędzamy. Myślę, że o to chodzi w piłce nożnej, że tak drużyna jest teraz tak zgrana, tak żyjemy ze sobą, że to nas tylko podbudowuje na tym do rundy wiosennej. Czekamy tak naprawdę, trzeba ciężko przepracować zimę i myślimy, że do pierwszej dwójki uda nam się wejść i zagramy na mistrzostwach. Kto widział mecz ten, widział jak, w jaki sposób Sebastian strzelił bramkę, jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia skrótu z tego meczu, który na pewno się pojawi na naszej stronie. Powiedz, a ty, co ty powiesz na temat tej bramki? Taki miałeś plan, żeby tak właśnie no, trochę upokorzyć, jakby nie było bramkarza Wisły Kraków? Znaczy upokorzyć. Na początku miałem plan strzelić to po prostu główką, ale to już by było zbyt przesadne. No ja no myślę, że jak w takiej sytuacji się bierze, to nawet trzeba tak pokazać drużynie, że mamy tą przewagę, mamy tą pewność i myślę, że to zrobiłem, że nie wbiłem po prostu tak podeszłem i tylko sobie wtórnąłem, tylko obróciłem się, uderzyłem z piętki, no i tak wyszło. Myślisz, że takie występy przybliżają cię do gry w pierwszej drużynie, bo wiemy, że trenujesz regularnie z pierwszą drużyną Krakowi. Myślę, że każdy mecz w juniorach przybliża, tym bardziej, że rozegrane dobre są zawody, ponieważ to jest tak, że po to też w sumie minimalnie stawia trener probierz na juniorów, żeby właśnie jakby korzystać z tej młodzieży, tym bardziej, że on był, trener probierz był słynny z tego, że dawał tym młodym szansę. I myślę, że takie mecze, nawet ten z Legią, że po prostu trzeba bardzo dobrze, bardzo dużo pracować, bardzo dużo zaangażowania włożyć w każdy mecz, w każdy trening. No i siedzi tam z tyłu głowy, żeby zadebiutować, jak nie na jesień, jak nie na wiosnę, to może w przyszłym sezonie.